Gościem Radia Katowice o poranku jest prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, ostatnie dane są następujące. 355 tysięcy bonów turystycznych uruchomiono dotąd w województwie śląskim. Oznacza to aktywowanie 74% dostępnej ich puli i jest najwyższym wskaźnikiem w skali kraju. Cieszy się pan? Ja się z tego bardzo cieszę. Ja się cieszę, że Śląsk, Ślązacy, całe województwo śląskie korzysta z turystyki i korzysta z niej w naszym kraju. Ja wiem, że to nie tylko ten bon, wy również jako organizacja turystyczna mieliście taki wakacyjny bonus dla turystów. Ależ oczywiście mieliśmy i podzieliliśmy sobie na marki turystyczne, czyli Jura Krakowsko-Częstochowska dostała, Śląsk Cieszyński, Beskidy, Kraina Górnej Odry, a także obiekt UNESCO, czyli Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga jako własny. To były pakiety, że turyści jako wartość dodaną już spędzonego tam czasu, czy zostawionych tam jakichś pieniędzy, czy odwiedzonych obiektów, dostawali coś specjalnego w gratisie. To się cieszy i cieszyło ogromną popularnością i ciągle z tego można jeszcze korzystać. A ja jako mieszkaniec Tarnowskich Gór mogę do tego dodać, że zwiedzanie Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga za darmo dla 4,5 tysiąca mieszkańców województwa śląskiego to jedno z zadań zeszłorocznego wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, który realizowany jest właśnie bodaj od 13 września. To też ciekawe inicjatywy i chyba godne pochwały. Każda inicjatywa jest godna, szczególnie dla obiektów, które były zamknięte, jeszcze obiekty kopalniane, które myślę tą pandemią zostały najbardziej skrzywdzone. Ja tylko powiem, że w ramach tej naszej akcji letniej Śląskiej Organizacji Turystycznej do 30 listopada można darmowo zwiedzać również kopalnię Srebra. Panie prezesie, za nami pracowity weekend, tak można by powiedzieć, bo mieliśmy Juromanię pod hasłem Jura aktywna z natury. To była okazja, by podziwiać piękno północy naszego regionu, a to rzeczywiście piękne okolice, zamki, skałki, dużo zieleni. Przepiękne, prześliczne okolice. Byłem tam cały czas. Byłem na Juromanii od samego początku do końca. Czwarta edycja Juromanii. Myślę, że tu nie należy już, ale nie potrzeba reklamować ani obiektów, ani szlaku Orli Gniazd, który jest bardzo popularny, znany w Polsce, certyfikowany, złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Pogoda była trochę gorsza, ale turyści jak zwykle dopisali. Oczywiście po Juromanii Jura Krakowsko-Częstochowska także zaprasza. Zaprasza i latem, tą końcówką, ale także piękną jesienią. Panie prezesie, to teraz przenieśmy się na kilka, może nawet na dłuższą chwilę na południe regionu. Jak już uda nam się dojechać drogą 941 bodaj do Wisły, stojąc godzinę w korku w Ustroniu i czekając na przejazd, to dojeżdżamy do tego pięknego miasta, a tam ma powstać Muzeum Beskidzkiego Narciarstwa. To będzie wielka atrakcja turystyczna. Myślę, że atrakcja turystyczna na skalę kraju i może na skalę europejską. Ja przypomnę tylko w oparciu o jakie gwiazdy sportu zimowego ona powstaje. Przecież nasz wielki mistrz Adam Małysz, osobiście mam nadzieję zaangażowany w projekt, ale panowie marszałkowie to od samego początku chyba wyczuli, że to będzie taka perełka turystyczna u nas w województwie. No Beskidy same w sobie pięknym stoją i wiosną, latem i zimą, a jeszcze z takim obiektem to już na pewno będą jeszcze atrakcyjniejsze. Adam Małysz ma przekazać kolekcję nart, które do niego należą. To około 200 par nart. No, zobaczyć narty Małysza, gdyby tak jeszcze dało się na nich poskakać, to już by było całkiem dobrze. Myślę, że nie każdy by musiał skakać na tych nartach, ale myślę, że tych szkółek, których jest sporo, można tam próbować, jeżeli chodzi o małe dzieci. Natomiast starsi to raczej, żeby bezpiecznie byłoby, żeby te narty pooglądali w Muzeum Narciarstwa Beskidzkiego. No wiemy, że muzeum, które Adam Małysz ma u siebie, jest dosyć ciasne i tyle turystów, którzy by tam mogli być, nie mieści. Stąd też ta inicjatywa województwa jest naprawdę godna polecenia i zauważenia. Panie prezesie, przed nami sezon jesienno-zimowy, a jeżeli sezon jesienno-zimowy w Beskidach, to śnieg, narty,
No i niestety czwarta fala pandemii. Czy gestorzy wyciągów, gestorzy miejsc noclegowych, restauratorzy boją się tego, co może się stać, oby się nie stało? Ma pan takie sygnały? Myślę, że wszyscy są przygotowani, aby zima była dobra, żeby była śnieżna, żeby była dostępna. Dostępna dla wszystkich, mimo tych ograniczeń. I mam nadzieję, że osoby, które są zaszczepione w sposób szczególny, będą mogły brać udział też we wszystkich atrakcjach, ale i ci, którzy i czują się dobrze i być może te szczepienia jeszcze zdobędą do tego czasu, będą mogli korzystać z tych obiektów bez większych ograniczeń. No, do tego czasu, panie redaktorze, jeszcze mamy piękną, złotą jesień w Beskidach, na którą zapraszam na piesze wędrówki. Zanim te szlaki zostaną ośnieżone, myślę, że sporo jeszcze tam można zobaczyć. W tych obiektach póki co wszystkich można być, które te obiekty zapraszają. Zapraszają restauracje, zapraszają pensjonaty i hotele. Mam nadzieję, że tak będzie przez całą zimę, a zima będzie śnieżna i udana dla wszystkich, dla gestorów, dla tych właścicieli, którzy z tej zimy żyją. To ja na koniec, choć dżentelmeni o pieniądzach nie powinni rozmawiać, zapytam tak. Jeśli stałoby się tak, że doszłoby do kolejnego lockdownu, to rozumiem, że gestorzy wyciągów, właściciele pensjonatów, restauratorzy będą znów mogli liczyć. To jest science fiction, mam nadzieję, na pomoc ze strony samorządu. Powiem tak, samorząd jeszcze nie zostawił nigdy naszych przedsiębiorców. Rozumie tę sytuację. Myślę, że dwie tarcze w ubiegłym roku, ponad 70 milionów złotych przekazane, to świadczą z samego województwa śląskiego, świadczą o tym, jak duże wsparcie udziela samorząd. Natomiast mamy nadzieję, że tego wsparcia nie trzeba będzie udzielać, że wszyscy będą mieli możliwość. Wolałbym jednak nie przewidywać takich negatywnych scenariuszy. Liczę na to, że zima będzie biała, dostępna i wszystkie na nią zapraszam, także w Beskidy. Adam Wawoczny. Przede wszystkim w Beskidy. Adam Wawoczny, prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, był dziś o poranku gościem Radia Katowice. Panie prezesie, dziękuję bardzo i do zobaczenia na szlaku, a dziś do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Radio Katowice.